A teraz czas na przegląd prasy europejskiej, Oliwier, bo przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No to zaczynamy. Czy w europejskiej prasie były ślady po tym naszym głosowaniu europejskiego budżetu? Praktycznie nie było. Myślę, że nie było wątpliwości, że Polska to przegłosuje. Poza krótkimi artykułami opublikowanymi przez agencje prasowe, to niczego nie widziałem. To w takim razie czym europejska prasa się interesuje? Czym interesuje się na przykład prasa włoska? Prasa włoska, między innymi oczywiście, ale od tygodnia interesuje się nowym skandalem dotyczącym włoskiej KRS, Krajowej Rady Sądownictwa, która się nazywa we Włoszech Naczelną Radą Sądownictwa, czyli Consiglio Superiore della Magistratura. To jest ta włoska KRS, to jest coś, czym co powoduje od roku różne skandale. I tu sprawa jest tym bardziej interesująca, że wczoraj rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował swoją opinię na temat skargi komisji przeciw istnieniu Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego w takiej formie, jak istnieje obecnie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tu widzimy, jak Bruksela interesuje się polską reformą, która miała ustanowić pewien nadzór nad sędziami. I tu wiemy teraz, że rzecznik, z którym zwykle zgadza się TSUE, chociaż nie musi, ale rzecznik TSUE uważa, że Izba Polska, ponieważ została mianowana przez KRS, których 15 sędziów zostało wybranych przez Sejm, jest niezależna. I tu mimo, że członkowie Izby Dyscyplinarnej są nieodwołalni i mimo, że taki sposób wyznaczenia członków takiej krajowej sądownictwa istnieje chociażby w Hiszpanii. I też tutaj nie będziemy rozmawiać o tym, czy w ogóle Bruksela jest uprawniona do tego, żeby ingerować przepisy krajowe w takiej dziedzinie. Ale to jest, co jest ciekawe, Bruksela w ogóle się nie interesuje tym, co się dzieje we Włoszech, a tu jest odwrotna sytuacja. Nie mówimy o braku niezależności sędziów, tylko o tym, jak ci sędziowie i prokuratorzy w sposób bezprawny ingerują w życie polityczne państwa i powodują, że mogą być zniekształcone wyniki wyborów demokratycznych. I tutaj tytułem wstępu trzeba powiedzieć, że we Włoszech ta KRS włoska, czyli CSM, ten Consiglio Superiore della Magistratura, składa się z 27 członków, z których 16 to są sędziowie i prokuratorzy wybierani we własnym gronie, czyli sytuacja idealna w oczach Brukseli. I w tych wyborach na te stanowiska ścierają się różne prądy, które istnieją w sądownictwie włoskim. I to są prądy, które mają barwy polityczne. Przeważnie lewicowe, ale nie tylko, ale jednak dominuje lewica, jak w wielu krajach zachodnich. Lewica, poglądy lewicowe dominują w wymiarze sprawiedliwości. I można powiedzieć, że ta Rada Sądownictwa Włoska przypomina starą polską Krajową Radę Sądownictwa, czyli tą radę sprzed reformy z 2017 roku, więc wszystko powinno być dobrze. A jednak już w ubiegłym roku, po wybuchu pierwszego skandalu, z którego się dowiedzieliśmy, jak grupa sędziów i prokuratorów, między innymi członków tej Rady Sądownictwa, próbuje przeszkodzić ministrowi spraw wewnętrznych Matteo Salviniemu i próbuje wytoczyć mu sprawy, chociaż mają świadomość, że on działał legalnie z prawem i tutaj sprawa dotyczyła zakazu dostępu do portów włoskich dla nielegalnych imigrantów. Po tym pierwszym skandalu 29 maja ubiegłego roku sam prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella powiedział,
mówiąc o swoim poważnym zaniepokojeniu, powiedział, że ta sytuacja to degeneracja systemu prądów i niedopuszczany splot relacji między politykami a urzędnikami sądownictwa, więc sprawa była poważna. Nie było w ogóle reakcji z Brukseli i tutaj nie mówimy o żadnym prawicowym populiście, bo Mattarella to człowiek lewicowy, wywodzący się z Partii Demokratycznej, czyli centrolewicowej partii. I tutaj dla przypomnienia, bo tutaj musi być ten stan, bo sprawa jest dość skomplikowana, ta obecna. Tytułem przypomnienia to ta sprawa dotyczyła podsłuchiwanych rozmów jednego z prokuratorów, byłego szefa Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów Włoskich, ANM, który był też członkiem z Krajowej Sądownictwa. I z tych rozmów właśnie wynikało wyraźnie, że knują oni przeciw Salviniemu, mając świadomość, że działają wbrew prawu i mając motywy wyraźnie polityczne i ideologiczne. Po prostu to są ludzie proimigracyjni. I po wybuchu tego skandalu, miesiąc później, jeszcze w ubiegłym roku, czyli pod koniec, to będzie czerwca, był kolejny skandal, z którego Włosi mogli się dowiedzieć, że wyrok sądu kasacyjnego sprzed kilku lat, na mocy którego Berlusconi przez parę lat nie mógł już kandydować w wyborach demokratycznych, ten wyrok był wynikiem politycznego spisku i po tym nowym skandalu sam byłem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani z partii Berlusconiego, ale też żaden prawicowy populista, prawda, mówił wprost o sądowym zamachu stanu przeciwko włoskiej demokracji. A dzisiaj, po wybuchu najnowszego skandalu, który wybuchł nieco ponad tydzień temu, to było bodajże 30 kwietnia, kiedy pierwsze tytuły pojawiły się w prasie, dowiadujemy się o prawdopodobnym, choć nieudowodnionym do tej pory, istnieniu tajemnej loży masońskiej o nazwie Węgry, Ungeria. To nie ma żadnego związku z Wiktorem Orbanem, tylko z nazwą placu w Rzymie, gdzie mieszkanie ma pewien wpływowy sędzia, gdzie mieli członkowie tej loży się spotykać. I w tej loży masońskiej tajemnej, czyli niezgodnej z włoskim prawem, bo stowarzyszenia tajemne nie mogą istnieć, muszą być jawne. I mieli tam się znaleźć różni członkowie wymiaru sprawiedliwości i też najwyższych organów państwa i między innymi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. I to ta loża miała zarządzać procesem mianowania i odwoływania sędziów i prokuratorów. I po tym nowym skandalu, tym razem to wśród tych różnych reakcji można zacytować byłego lewicowego premiera Matteo Renziego, który też się wywodzi z Partii Demokratycznej, choć już do niej nie należy, bo stworzył własną partię. I on powiedział w rozmowie z portalem e-news, niewiarygodne, przez dwa lata wmawiano nam, że problemem jest jeden prokurator, Luca Palamara. Palamara to ten prokurator, których rozmowy i czaty były podsłuchiwane i stąd te skandale w ubiegłym roku i były podsłuchiwane w ramach śledztwa w sprawie korupcyjnej. No i mówi dalej Renzi, każdego dnia, który mija, odkrywamy coś nowego. Szukanie wygodnego kozła ofiarnego nie jest rozwiązaniem, tu mówi o Palamarze, a w rzeczywistości problemy ukryte pod dywanem wciąż wychodzą na światło dzienne. Czyli widzimy, że Włosi mają większy problem niż Polacy ze swoją Krajową Radą Sądownictwa, choć jeszcze raz trzeba podkreślić, że w Brukseli to tutaj nie mówi o żadnym problemie. I mówi dalej Renzi, jestem przekonany, że sędzia Davigo, który jest członkiem CS-em, tutaj to precyzuje, i który jest jakby w centrum tego nowego skandalu, bo nie ujawnił zeznań, z których wynikało, że istnieje taka loża masońska. Sędzia Davigo, który od lat moralizuje we wszystkich programach telewizyjnych, mówi Renzi, będzie w stanie wyjaśnić tę dziwną sprawę, mówi w sposób trochę ironiczny Renzi. Davigo jest uważany za medialnego mistrza justycjalizmu, mówi Renzi. Jednak obecnie jasne jest, że CSM, czyli włoska KRS, ma trudności, a kiedy instytucja cierpi, to jest problem dla wszystkich, to duży problem dla wszystkich, podsumował Renzi. Justycjalizm to jest we Włoszech, to mówi się o tym w kontekście
takiego dążenia do tego, aby problemy, spory polityczne były rozwiązywane przez wymiar sprawiedliwości i to jest taka wada, o którą prawica włoska często oskarża lewica, gdy często prawica jest właśnie obiektem takiego justycjalizmu. I niektórzy mówią o tym, że to jest też takie dążenie do ustanowienia pewnego rodzaju dyktatury sędziowskiej, która by miała zastąpić demokrację parlamentarną. Od tygodnia w zasadzie wszystkie duże włoskie media mówią o istnieniu tej możliwej, jeszcze raz nieudowodnionym istnieniu tej tajemnej loży masońskiej i codziennie temat powraca na przykład w radiowym serwisie informacyjnym RAI, także to jest duży temat, też piszą o nim gazety. I znowu ten sam dziennik, który ujawnił w ubiegłym roku treść tych rozmów prokuratora Palamary z innymi członkami CSM, czyli włoskiej KRS, z których mogliśmy się dowiedzieć, jak oni knują przeciw Salviniemu, to ten sam dziennik przoduje w ujawnianiu treści tych dokumentów, z których wynika, z tych zeznań sprzed trzech lat już, z których wynika, że miałaby istnieć taka tajemna loża masońska wewnątrz z włoskiego sądownictwa. Trzeba tu przypomnieć, że też Il Giornale, prawicowy dziennik, też dużo artykułów publikuje na ten temat. Il Giornale 2 miesiące temu opublikował wywiad z rzeką z prokuraturem Palamarą, w którym Palamara oskarżał też już swoich kolegów prokuratorów i sędziów o bezprawne ingerowanie w spory polityczne, a dzisiaj Palamara mówi, że nic nie wie o istnieniu tej loży masońskiej, że nie zaprzecza, że mogła istnieć, ale twierdzi, że on nie jest częścią tego i nigdy nie słyszał o tym. Natomiast ten wywiad rzeka sprzed 2 miesięcy to nosi tytuł, który może będzie wymowny dla Polaków, bo nazywa się Il Sistema, czyli układ. W Polsce też się mówiło do niedawna o tym słynnym układzie, który miałby z tyłu kierować polską polityką, zwłaszcza lokalną. Podtytuł tej książki, tego wywiadu rzeki z Palamarą, który prowadził dyrektor i Giornale, to jest Władza, polityka, skandale, tajna historia włoskiej magistratury. I tu jeszcze dzisiaj sprawdziłem, czy jeszcze te gazety piszą o tym nowym skandalu. 8 dni po wybuchu tego skandalu sprawdziłem na portalach największych dzienników i były na przykład 3 tytuły na stronie powitalnej La Repubblica, lewicowej La Repubblica. I o tym przy następnej okazji opowie Olivier Bo. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy. Właściwie dzisiaj włoskiej. Dziękuję. Na zegarze jest godzina 7:59. Może można dodać, że premier Włoch należy do jawnej loży byłych pracowników, wysokich pracowników wielkiego amerykańskiego banku Goldman Sachs. Goldman